dobry Państwu. Pogoda do bani, coś pruszy. Jest 11 w tej chwili, chyba 13-14. Zamówiłem wizytę w przychodni. Będę chciał się starać na wyjazd do sanatorium. Wszyscy jeżdżą, dlaczego ja nie mogę? Czy jestem inny niż inni? Czy nadal są układy? Także podjadę. Popytam jeszcze doktorowej, co tam i w ogóle. Także mieli Państwo i w domu na 7 metrów 8 nad ziemią też tyle samo. Nie jest za wyraźnie, jak ja to mówię. W każdym bądź razie trzeba się, kochani, wziąć trochę za to zdrowie swoje. Porozmawiać z doktorem. Kurczę, wieczone przegubię tu dłoni prawej ręki. To miałem głupotliwe sprawy, bo za każdym razem jak zawał był, to tędy wchodzono w żyły, jak to się mówi. Ktoś mnie postrzegał, że wcześniej czy później będę miał problemy. No i są problemy. W zgięciu ból jest taki, no, nieprzyjemny, jak to się mówi, tam gdzieś po kościach, po żyłach mięśniach. No na to nie ma sposobu. Czyli jeszcze te nasze techniczne rozwiązania wejścia do serca, zakładanie stentów i tym podobne poprzez żyłę, to jeszcze takie chyba nie jest do końca za dobre. Bo nikt się nie zastanawia nad tym, że pacjent później będzie miał bolącą część ciała. Bo jakoś tak mi zimnało się zrobiło. Od doktorowej mam zamiar na górki Szymona pójść na spacer. Przepraszam. Trochę się rozruszać, bo teraz nie mam rehabilitacji. Słuchajcie Państwo, udało mi się załatwić rehabilitację tam, gdzie w zasadzie chodziłem. Ale to już jest inne skierowanie, bo mam na tak zwane CITO, czyli szybko i w zespole jakiegokolwiek szpitala, gdzie mają rehabilitację. No nigdzie nie było. Na 7 marca. No matko boska, to jest przecież chore. Chore, to ten system jest nadal chory dosłownie. To się wszystko nie trzyma kupy. Robią, zmieniają, cudują w PiS-ie, etc. A gówno z tego wszystko wychodzi. Jak kulała służba zdrowia, takie kuleje dalej. A, jakiś stary pojechał, mrugałem, mam zapatrzony w jezdnię. W każdym bądź razie to jest nie do pomyślenia. No owszem, masz pieniądze, to za pieniądze błyskawicznie. Ale to nie polega na tym. Istnieje Narodowy Fundusz Zdrowia i każdy, który jest zarejestrowany, ma prawo i obowiązek, ale oni mają gdzieś daleko, bo to wszystko na układach przecież jest. No teraz powiedzmy na 7 marca. Ile jest czas? Grudzień, styczeń, luty, 3 miesiące. I załóżmy, w trakcie tego człowiek może się przekręcić, jak to się mówi, umrzeć, zejść. No i nikt się nie tym nie interesuje kompletnie. Tragedia.
Ciekaw jestem, jaka reakcja będzie, bo napisałem do miejskich zakładów komunikacyjnych autobusów w Warszawie na to zdarzenie wczorajsze, które było. Czy uzyskam od was przeproszenie chociaż za takie zachowanie ich kierowcy. Podając, że jest na YouTubie film, tego nie ściągnę, nie wyrzucę. No mógłbym, ale jak dostanę, że tak powiem, przeprosinę, ale znając życie, to na pewno nie. To, co mnie ostatnio ktoś podpowiedział, znaczy no parę osób, że właścicielem tej firmy to jest mąż byłej prezydent Warszawy, czyli wiadomo, układowe sprawy i mają daleko gdzieś wszystko. Rzadko kiedy się coś, tylko jak jest rozgłos, no to wtedy jest szum. Chodnie, bo tutaj to nie mam zamiaru, bo to wszystko płatne jest. Tutaj możemy się przycałować. Tu spróbujemy się przycałować. Tu mamy innego wyjścia. Do przejścia jest jeszcze jakiś tam kawałeczek. Ty ma dosyć sporo, chłopie. Dobra. Wyciągniemy Caritasu emblemat. To tak zawsze jest inaczej, jak to się mówi. Dobra, wyłączamy, bo tutaj nie ma co fotografować, zdjęć robić na razie tymczasem.